jego uczucia do ciebie. Czyli co on czuje do ciebie, do osoby pytającej. Takie karty właśnie dzisiaj postawimy i spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale. Proszę o subskrypcję mojego kanału, o subskrypcję z dzwoneczkiem, by dostawali Państwo aktualne powiadomienia o nowych filmikach, nowych wróżbach, horoskopach, rytuałach. I proszę również o komentarze, czyli o napisanie mi, czy moje wróżby właśnie z Państwem rezonują, Państwa historie. Bardzo jest to ciekawe i inspirujące. Proszę o lajki. Dziękuję serdecznie. Proszę napisać również, którą grupę Państwo wybrali. Dzisiaj są dwie grupy. I te grupy są podzielone na różne talie, w zależności jaką wróżbę Państwo sobie życzą, jaką talią. Pierwsza talia to karty Lenormand. To jest talia właśnie kart Lenormanda. I druga grupa, druga talia, którą Państwo mają do wyboru, to jest talia Tarota. Licht und Schatten, czyli tak zwana talia po polsku światła i cieni. Tarot światła i cieni. Taka bardzo moderna, czyli nowoczesna talia, właśnie teraz jest bardzo popularna. Również ta karta, właśnie te też są karty nowoczesne, popularne, więc macie wybór dzisiaj między kartami Lenormandza, grupa pierwsza, lub kartami Tarota, grupa druga. W zależności, jakie karty lubicie, jakie są Waszymi faworytami. Niemniej jednak możecie oglądnąć dwie grupy, ponieważ może być zawsze uzupełnienie jakichś wiadomości. Dobrze, więc zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej, czyli kart Lenormanda. Jakie uczucia ma on do ciebie? Na spodzie talii Lenormanda pokazał mi się już klucz. To znaczy, że jego uczucia są... on otwiera się znów na Was i myśli o nowym jakimś tutaj początku, nowej fazie Waszego związku. Otwiera się na te uczucia, prawda? Te uczucia jego były zablokowane w klatce, zamknięte jakby, metaforycznie. I teraz ta klatka się otwiera. Piękna róża, piękny kwiat się znowu jakby pięknie rozwija, tak? Czyli ta miłość między Wami, uczucia, emocje, znów rozwiną się, otworzy się jakby nowa perspektywa, otworzy się nowa faza w Waszej relacji. Właśnie o tym on myśli i tego pragnie, ponieważ właśnie mamy kartę klucza, czyli kartę rozwiązań wszelakich problemów, jakiejś fazy trudnej lub fazy milczenia, czy jakiegoś okresu, gdzie nie mieliście właśnie kontaktu. To wszystko rozwiąże się, czyli otworzy się znów jakaś szansa. I to na pewno mówi o jego pozytywnych uczuciach do Was. Zobaczmy teraz inne karty, które tutaj pokazują nam jego uczucia właśnie do Was. Czyli jego uczucia chcą uleczenia. Pragnie być silniejszy emocjonalnie, pokazać Wam się również stabilniejszy, mocniejszy, bardziej zrównoważony, być może również jakiś taki właśnie stabilniejszy, który da Wam bezpieczeństwo, poczucie właśnie takiej stabilnej relacji. Taki właśnie chce do Was teraz przyjść, prawda? Bociany mówią tutaj o
właśnie dobrej nowinie, czyli nowym jakimś pozytywnym początku, pozytywnych emocjach, uczuciach, pozytywnej jakby chęci tutaj wszystko uleczyć między wami. Czyli uleczyć te wszystkie uczucia, które były ewentualnie jakieś zamrożone, zgaszone czy negatywne. Chciałby wyjść z tego labiryntu, czyli chciałby tutaj wyjść z tych komplikacji, z tych problemów, które macie, które były, które się, jakieś sytuacje złe, negatywne, które się zdarzyły. Chciałby wyjść z tego właśnie jakiegoś tutaj balastu między wami, jakiejś niewyjaśnionej sytuacji. Chciałby to wszystko teraz wyjaśnić i chciałby właśnie te uczucia również, które były jakieś ciężkie, tutaj skomplikowane, chciałby to wszystko umocnić, tak? Czyli w pozytywnym kierunku teraz rozwinąć. Uczuciowo właśnie, emocjonalnie, uczuciowo myśli o tym, by do was mieć dużo kontaktu, by właśnie komunikować z wami, spotykać się z wami, jeszcze raz rozpocząć właśnie tutaj jakiś cykl nowy, uleczyć wszystkie jakieś tutaj złe problemy, złe sprawy, które się zdarzyły, umocnić, wzmocnić ten związek, tą relację, swoje uczucia, ponieważ wróćmy zawsze tutaj do sedna pytania, swoje uczucia właśnie chcę wzmocnić, tak? Pragnie, by te uczucia były zdefiniowane, konkretne, mocne, by się rozrosły, tak jak to drzewo tutaj widzicie, rozrasta się, jest silne, duże, no, ma taki stabilny, prawda, tutaj ten pień, piękne zielone listki, czyli chciałby, żeby te uczucia się rozrosły, by to wszystko się uleczyło, co było ewentualnie negatywne. Pragnie właśnie tych uczuć takich stabilnych, bardzo mocnych, no ma też mocne uczucia do was, prawda? Widzicie, że jest tutaj wzrost wręcz tych uczuć, wzrost tej chęci właśnie z wami zbudowania czegoś tutaj emocjonalnie stabilnego, mocnego, trwałego, tak? Takie drzewo po prostu jest trwałe, rozrasta się ciągle i właśnie chciałby, by tutaj dusza wasza, serce, nie wiem, mentalnie również na poziomie głowy, wszystkie emocje się wyleczyły z tych starych jakichś tutaj obciążeń. Pragnie również, tęskni za wami emocjonalnie i pragnie również spotkania z wami. Jest to karta tęsknoty i jest to karta podróży. Niemniej jednak no, jest to karta bardzo wolna w realizacji tego spotkania, ale są tutaj plany, myśli, by właśnie spotkać się, by jeśli jesteście od siebie oddaleni kilometrami lub nie wiem, innym krajem lub innym miastem, łączy was jakaś, znaczy dzieli, przepraszam, dzieli was jakaś odległość, to na pewno tutaj emocjonalnie myśli o tym, że jest duża tęsknota, emocjonalnie brakuje, po prostu brakujecie im i chciałby was bardzo spotkać, zobaczyć. Chciałby do was przyjechać lub byście wy przyjechali do niego, czyli karta podróży, spotkania, być może właśnie w tym czasie letnim, prawda? Ponieważ jest to wróżba teraz na lato. Także na pewno chciałby koniecznie się z wami spotkać i otworzyć tutaj nowy rozdział, piękny, emocjonalny, ponieważ mówimy o uczuciach, emocjach, otworzyć tutaj piękne, wspaniałe, mocne, stabilne, pozytywne emocje do was i uczuciowo właśnie jest bardzo tutaj pozytywnie nastawiony, pięknie na wzrost, na rozwój emocji, uczuć, na rozwój tego związku, na spotkania, więc bardzo piękna tutaj wróżba i oby się spełniła, niech się dzieje. To była wróżba z kart Lenormanda dla grupy pierwszej. Dziękuję grupie pierwszej. I teraz zobaczmy, kochani, grupę drugą. Grupa druga, jak mówiłam, to jest talia kart Tarota. Właśnie ta talia. Zapraszam grupę drugą. Teraz na dnie
talii. Mamy tutaj, kochani, kartę królowej monet. Królowa monet oczywiście tutaj mówi o jego chęci stabilizacji, prawda? Pytamy o uczucia, jakie uczucia ma on do ciebie. Więc uczucia jego są na pewno stabilne, racjonalistyczne, czyli realne. Jest realnie stąpający po ziemi, chce bardzo właśnie takiego związku z wami stabilnego, chce uziemienia tych uczuć, czyli realizacji właśnie takiej konkretnej tych uczuć, myśli o związku długotrwałym, stabilnym, dający jemu i wam też bezpieczeństwo. No być może widzi was również jako taką królowę tych monet, czyli bardzo osobę stabilną, taką realistycznie patrzącą na życie, na uczucia, kogoś, kto umie zarządzać i uczuciami, i finansami, i emocjami, jest emocjonalnie silny, uczuciowo zrównoważony, finansowo zabezpieczony, więc jeśli postrzega was tutaj w tej wibracji, prawda, w tej energii, no to jesteście dla niego bardzo tutaj taką stabilną partnerką, prawda, z którą chce również zbudować uczuciowo coś stabilnego. Coś, co właśnie na przyszłość rokuje dobre tutaj tendencje, tak, plany. Zastanawia się jeszcze, nie może się zdecydować, jak ma być może uczuciowo się tutaj do was określić, prawda? Tęskni za wami, jest to karta tęsknoty, siedem kielichów, czyli siódemka. Siódemka jest oczywiście magiczną kartą, niemniej jednak siódemka kielichów jest kartą właśnie wspomnień, tęsknoty. Wspomina z wami piękne momenty, które miały miejsce, tak? Wcześniej piękne, romantyczne, emocjonalne momenty, które na pewno były dla niego cudowne. Teraz chce podjąć konkretną decyzję, jak ma pokazać wam swoje uczucia. Niemniej jednak jeszcze się waha właśnie, jak ma to zrobić, jakim sposobem być może, czy jak wyrazić ma swoje uczucia do was. Myśli, namyśla się, nie może się zdecydować. Niemniej jednak karta rycerza mieczy mówi tutaj o szybkiej akcji, czyli będzie na pewno się starał, walczył jak rycerz, prawda, zacięcie o względy wasze i będzie również bronił właśnie tych uczuć do was, pokazywał je, manifestował. Jest idealistą, który również musi tutaj realnie przemyśleć wszystko, swój plan działania, strategię, jak to zrobić, prawda, by pokazać wam właśnie swoje uczucia do was. Planuje to właśnie strategicznie, rozumem na poziomie mentalnym, ponieważ rycerz mieczy właśnie tutaj kieruje się przede wszystkim rozumem. No i jest to właśnie taka karta, która mówi o idealiście, który walczy o swoje uczucia. Tutaj jest karta powrotów, szóstka mieczy, czyli zostawia wszystko za sobą z przeszłości, co było, co was obciążało, odchodzi od tej takiej przeszłości, która być może jakieś stworzyła problemy między wami i chce zacząć coś nowego, czyli powraca, to jest też karta powrotów, wraca, by właśnie zacząć na nowo, by realizować z wami nowe pomysły, nowe projekty, nową fazę, nowe właśnie tutaj jakieś piękniejsze jeszcze momenty przeżywać emocjonalne. A wszystko, co stare, zostawia za sobą, prawda? Czyli karta powrotów, karta walki o uczucia, walki o związek, rozmyślanie o strategii właśnie tutaj i teraz. Jego marzenia uczuciowe, emocjonalne są, by właśnie z wami stworzyć jakąś piękną, nie wiem, parę, rodzinę, być może nawet myśli o dzieciach, o radości z wami, o po prostu no, pięknych, radosnych momentach, prawda, w tym związku. Miłość, zabezpieczenie tutaj emocjonalne, uczuciowe, dziesiątka kielichów, najpiękniejsza karta, tak, uczuciowa, czyli co on do was czuje, oczywiście najwspanialsze ma tutaj uczucia, plany. Dziesiątka kielichów mówi o spełnieniu emocjonalnym, o marzeniach, spełnieniu marzeń właśnie, zrealizowaniu marzeń właśnie, jeśli chodzi o emocje, uczucia, związek.
Bardzo pozytywne aspekty ma ta karta. Mówię o bezpieczeństwie, o świętowaniu właśnie z racji tego, że jest piękne uczucie, piękne emocje, romantyczne, wyleczenie tutaj, uleczenie wszystkich spraw z przeszłości, które były ewentualnie między Wami jakieś obciążające. Wielkie pożądanie, karta królowej buław, czyli wielkie pożądanie ma do Was seksualne. Wielkie tutaj, jak to się mówi, kochani, namiętność, wielką namiętność, tak, odczuwa do Was. Widzi tutaj potencjał ogromny, jest, widzi Was też jako kreatywną osobę. Chce szybko po prostu z Wami tutaj mieć jakieś piękne, intymne również momenty. Nie tylko emocjonalnie pragnie Was, ale również pożąda Was tutaj bardzo seksualnie i widzi Was również jako seksualnie piękną, silną, kreatywną, namiętną partnerkę, królową buław. Więc tutaj ma piękne uczucia, gorące, namiętne uczucia takiego spełnienia właśnie w kwestii emocjonalnej, uczuciowej i seksualnej. Więc bardzo tutaj te karty, no mega, mega, mega piękne. Szczyt po prostu szczęścia, szczyt spełnienia, namiętności. Cudownie. Teraz właśnie potrzebował również troszkę spokoju. Tutaj też jest karta znów emocjonalna, tak jakby on na poziomie rozumu bardzo ze sobą tutaj walczy strategicznie. Odsunął się na chwilkę, by przemyśleć właśnie swój plan działania, by przemyśleć właśnie o tych swoich uczuciach, poczuć te uczucia do Was. Potrzebował odpoczynku, regeneracji, by poukładać swoje również sprawy, by poukładać jakby rozumem, na poziomie głowy, mentalnie swoje jakieś tej plany w stosunku do Was, by określić te uczucia w stosunku do Was. Jeśli wyjdzie tutaj z tej fazy, prawda, z tej fazy właśnie, ponieważ jest teraz bardziej tutaj w głowie zafiksowany, planuje, myśli, rozmyśla właśnie bardzo racjonalnie. Jeśli wyjdzie tutaj z tej fazy, prawda, to od razu będzie Wam tutaj mówił właśnie, jeśli się zdecyduje właśnie, bo tutaj te karty bardzo ze sobą współgrają, jeśli się zdecyduje na jakieś kroki, jeśli wyjdzie tu z tej fazy rozmyślania, planowania, definiowania właśnie tych uczuć do Was, to wtedy będzie właśnie tutaj ta akcja, konkretna jakaś, konkretny plan, walka o te uczucia i powrót. I spełnienie, i totalne właśnie tutaj spełnienie, pragnienie pokazania Wam swoich uczuć, spełnienie emocjonalne i pożądanie. Także piękne, również cudownie, pozytywnie tutaj pokazały karty o tych uczuciach. Wspaniała też wróżba z tarota. Pozytywnie, pozytywny rozwój spraw, niemniej jednak potrzebuje jeszcze widocznie parę dni tutaj na obmyślenie swojej strategii, ale później tak jakby będzie eksplozja tych uczuć, eksplozja tego pożądania. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję grupie drugiej, jak również grupie pierwszej. Dziękuję bardzo za Państwa uwagę i odwiedziny na moim kanale. Proszę o komentarze, proszę o lajki, subskrypcje wszystkich tych osób, którzy jeszcze mojego kanału nie zasubskrybowali. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam najgoręcej i do usłyszenia już wkrótce.